Witajcie panowie na naszym kanale. Tym razem druga część PlayStation Mini Classic. Retro Arch. Z dawna wyczekiwana druga część naszego poradnika do Playa. Tym razem po Autoblimie robimy Retro Archa. Wszystko co związane z emulatorami konsol na Retro Archu, czyli Mega Drive, SNES, NES, Dreamcast, MAME, Nintendo 64. Ogarniemy sobie emulatorki tych konsol, ROMy, jakie ROMy, jak to wygląda, gdzie je wrzucać, co zrobić, jak to wszystko skonfigurować, żeby to ładnie działało. Na koniec kilka ekstrasów, czego Marecki wcześniej nie poruszył, więc bez przedłużania zapraszam do materiału. Dobra, teraz część, jeśli chodzi o wgrywanie ROMów. Jedziemy z koksem. Tutaj mamy nasz pendrive. Może zrobimy od początku wszystko, żeby nie było. Tak jak Marecki wytłumaczył, po skopiowaniu Autoblima mamy mniej więcej taką ilość folderów. Wszystko to, co tutaj jest, powinno być dokładnie tak jak u Was. Więc jeżeli chcemy wgrać nowe ROMy do już tutaj wgranych emulatorów, tylko gier brakuje, otworzymy sobie folder ROMs na przykład. Ja go stworzyłem ROMs, wy możecie sobie go nazwać jakkolwiek, byleby się nie gryzło z tymi grami tutaj. Następny krok to jest podfoldery, czyli jeżeli mamy ROMy do SNES-a, nazywamy podfolder SNES. Jeżeli mamy ROMy ściągnięte do NES-a, nazywamy NES. Jeżeli mamy do Mega Drive'a, Mega Drive. Jeżeli mamy ROMy do Dreamcast'a, to Dreamcast. I tak dalej, i tak dalej. W tym przypadku ja mam, wydaje mi się, że mam tutaj do wszystkiego tego, więc zaraz to zweryfikujemy. Wydaje mi się, że to jest wszystko, ale mogę się mylić, więc Game ROMs. Dobra, ok. Do SNES-a proszę bardzo. Po jednej grze sobie wrzucimy, żeby już nie mieszać. Żeby nam czasu nie zajmowało. Czyli kopiujemy sobie z tego miejsca, w którym mamy ROM. Ważna sprawa, jeśli chodzi o ROMy do SNES-a, a jeszcze jakiekolwiek, one wszystkie są spakowane. Więc one będą wyglądać w taki sposób. To co robimy, to po prostu dwa razy klikamy na taki plik. To zależy jaki macie program do rozpakowania. Może być to Zip7, WinZip, WinRAR, coś w tym stylu. Pokazuje się takie okienko, gdzie robimy ekstrakt. Nie musimy nic kombinować. Żadnego miejsca docelowego. On się rozpakuje w tym samym miejscu, w którym jest, w tym samym folderze. Co robimy? Wchodzimy do środka folderu i kopiujemy ten plik, który jest tu u SMC podpisany. To samo jest w NES-ie. On jest podpisany końcówka NES. Teraz Mega Drive. Mega Drive mamy GGG. Tutaj ja już mam kilka ROMów tutaj. No, Street of Rage niech będzie. Drive, pyk. Ach, niech będzie Sonic, będzie druga gierka. Dobra, teraz mamy MAME'a. Teraz tak, jeśli chodzi o MAME'a, to troszeczkę jest inna sytuacja, ponieważ nie musicie rozpakowywać tych ROMów, one działają jako takie spakowane. Wystarczy je przekopiować w to miejsce, w które mamy folder z MAME. Ostatni krok to jest w sumie Dreamcast. No, z Dreamcastem jest troszeczkę zabawy. Na moje nieszczęście był to pierwszy emulator, który próbowałem odpalić i myślałem, że mnie krew zaleje, za przeproszeniem, ale jakoś to poszło. Ja sobie to tutaj skopiuję. Te ROMy mi działają w ten sposób,
Ja akurat w folderach je wrzuciłem tutaj. Bez folderów bodajże też działają, ale zostawiłem je w ten sposób, ponieważ już tyle miałem przejść i tyle żonglerki z pendrive'ami, że ja już nie wiedziałem, co mi działa, co mi nie działa. Więc jak mi to zadziałało, tak to zostawiłem. Możecie sobie kombinować i wrzucać z foldera, bez foldera. Prawdopodobnie działa. Ja to w takiej formie robię, ponieważ mi to zadziałało. Żeby Dreamcast poszedł, jest jeszcze jedną rzecz musicie zrobić, czyli wgrać BIOS do Dreamcasta. Jeżeli wygooglujecie, spokojnie sobie znajdziecie ten BIOS. On jest gdzieś w plikach z ROMami. Wystarczy w Google wpisać BIOS do Dreamcasta i coś takiego wyskakuje. Z plik wam się ściągnie, żebyście jakieś śmieci nie wiadomo czego nie ściągnęli. DC, ten leżący slash BIOS. Jeżeli rozpakujecie go, takie dwa pliki wam się ukażą. Te pliki wystarczy skopiować do katalogu. Proszę bardzo. RetroArch. I w środku RetroArcha będzie system. W systemie tutaj musicie stworzyć folder DC, DC i po prostu skopiować te pliki tutaj do tego folderu. Akurat mi się tutaj pyta, że chcę zastąpić elementy, które już są. W waszym przypadku nie będzie żadnego zapytania, ponieważ ten folder stworzycie sobie, on będzie pusty. Po wgraniu tego wychodzimy, zobaczymy co z naszymi ROMami, to one się tu jeszcze kopiują. Niestety przy Dreamcastie to troszeczkę te pliki ważą, nie tak jak w innych, więc tak. Jeszcze jedna sprawa co do Dreamcasta, mamy tutaj, jeżeli będziecie plików szukać do Dreamcasta, dromów, będą one podzielone na CDI i GDI. CDI to są prosto z Dreamcasta ripy z tych 800-megowych CD-ROMów dziwnych do Dreamcasta. Jakimś cudem dziwnie nie chciało mi to chodzić, rwało się to. Ja już nie wiem, czy to był pendrive, czy to były ROMy. W każdym razie zrobiłem zamiankę i podmieniłem te ROMy na GDI, czyli na ROMy, które są dosłownie w takim samym formacie, jak te, które tutaj są, czyli do SNES-a, NES-a, Mega Drive'a, do MAME'ów. One tak samo wyglądają, czyli jest plik pakujący, a w środku jest po prostu kilka plików odpowiadających za różne rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o CDI, czyli o ISO, tutaj mamy w środku, tu jest jeden plik. Wydaje mi się, że to dlatego, że ten pendrive cały czas mielił. Może to jest zależne od pendrive'a, jeżeli macie jakieś rzeczywiście komentarze, jeżeli wiecie jak to lepiej działa, no to nie ma problemu. Wrzućcie coś w komentarzach, będziemy wiedzieć jak działa. Mi akurat tak zadziałało. Ja już byłem tak wściekły na ten emulator, że zostawiłem to tak jak jest. Więc ja rekomenduję w ten sposób, jeżeli ktoś wie lepiej i jemu lepiej działa, proszę bardzo, róbcie po swojemu, najważniejsze, że będzie działać. Tutaj nam się jeszcze się tu kopiuje, więc poruszymy pewną kwestię, czyli Amigi i tu jest gdzieś C64. Bodajże tutaj, tak. Te dwie rzeczy zostawimy sobie na później. Ogarniemy, ja się skupię tylko na konsolach, bo wydaje mi się, że to jest wystarczająco dużo do omówienia. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zrobimy C64 i Amigę. Wydaje mi się, że wystarczą konsole. Jakoś nie widzę, żeby ktoś na odpalał sobie Amigowe gry na PlayStation, no może się znajdą zapaleńcy. Wydaje mi się, że do tego będą służyć inne sprzęty, więc nie widzę sensu. Jednak jeżeli tak, owszem, ktoś chce zobaczyć w ogóle, dajcie znać w komentarzach. Zaraz zrobimy trzecią część. Jeśli chodzi o Amigę, jest to troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa i emulator Amigi, ja na końcu o nim wspomnę. On jest troszeczkę w innym miejscu i nie przez RetroArcha się to robi. No, powiem tak, że troszeczkę jest skomplikowany, jeśli chodzi o działanie. Prawdopodobnie dla mnie jest skomplikowany, ponieważ ja nie jestem Amigowcem. Marecki szybko go pewnie rozgryzie, ja miałem na początku problem i do tej pory mam troszeczkę.
Ale z tego, co z Markiem gadałem, no, to kilka rzeczy on mi w locie powiedział, więc nie powinno być. To jednak dla kogoś, kto pierwszą styczność ma z czymś takim, no może być to problem. Może być to problem. Ten emulator nazywa się AmiBerry. To jest ten emulator tutaj. Dość fajna sprawa zresztą, tylko że on działa całkiem inaczej i bardziej jest skomplikowany niż RetroArch, który jest prosty jak budowa cepa. Więc dlatego tutaj ten materiał, jeżeli zrobilibyśmy osobną część trzecią, no troszeczkę by on zajął jednak i wymagałby wytłumaczenia różnych rzeczy. Dobra, tu widzę, że już nam dochodzi do końca. Mamy ROMy T. Może zrobimy tak, że ja sobie jeszcze wgram z kontra. To jest to. Ja sobie może jeszcze wgram. Tutaj nie mamy nic. Nintendo 64, o właśnie. Nintendo 64. Dobra. Chyba to było tutaj coś z Nintendo 64. Dobra, Snowball, Donkey Kong. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Dreamcast się już tutaj kończy, więc reasumując, co robimy tutaj w głównym okienku po wejściu do naszego pendrive'a, który nazywa się Sony. Tworzymy sobie folder, który się nazywa ROMs. W środku tego folderu tworzymy podfoldery odpowiadające tym ROMom, które mamy. W moim przypadku ja mam kilka, a to tylko jest dla potrzeb tego materiału. SNES, NES, Nintendo 64, Mega Drive, MAME, czyli klasyki z automatu oraz Dreamcast. Jeśli chodzi o Dreamcasta, tutaj jeszcze jedną rzecz musimy zrobić, czyli wchodzimy w system, przepraszam, w RetroArcha. W RetroArchu szukamy system, tworzymy folder DC i wgrywamy BIOS, który wcześniej ściągnęliśmy. Są to dwa pliki, te dwa pliki. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ogarnięcie wewnętrzne tutaj ROMów, skopiowanie ich w które miejsce, tak żeby to działało. I teraz zapraszam do kolejnej części, gdzie będziemy już omawiać wszystko z części RetroArcha, już z PlayStation Classic, z tej części, gdzie będziemy odnajdywać te ROMy, skanować je i spróbujemy tak to zrobić, żeby to wszystko działało. Więc widzimy się za chwilkę. OK, jesteśmy już w autoblimie. Po wrzuceniu ROMów wrzucamy pendrive'a do naszego PlayStation Mini, odpalamy autoblima, wchodzimy kwadratem do RetroArcha. I teraz tak. Po ówczesnym wrzuceniu ROMów wchodzimy tutaj, Scan Directory. I wybieramy poniżej Scan Disk Directory. I jak zrobimy to, on nam zeskanuje, on po prostu widzi nowy folder, który był utworzony i po zeskanowaniu tej lokacji ukażą nam się z prawej strony na pasku XMB odpowiednie pady konsol przyporządkowane do danego emulatora, czyli do Dreamcasta, do Mega Drive'a, do N64, do SNES-a, NES-a. Wyjątkiem jest MAME, gdzie jest po prostu MAME chyba Arcade, czy coś w tym stylu, czy MAME i tam 2000 któryś rok, którakolwiek wersja jest. Ale to dość ułatwia dostęp. Ja Wam pokażę dwie możliwości, jakie można użyć. Każda jest dobra, tylko jedna jest naokoło, a druga po prostu w skrócie, więc polecałbym to, czyli Scan Disk Directory i wyłapanie wszystkich ROMów i wrzucenie ich na pasek. Od tej metody, którą co po niektórzy też stosują, ale wydaje mi się, że
że jest to chodzenie naokoło i tylko stratą czasu jest, więc pokażę obydwie, sami zdecydujecie, którą będziecie chcieli zastosować, ale pierwsza jest bezsensowna. Ta druga, którą ja uważam za główną, jest taka, jaka powinna być. My sobie poczekamy tutaj, aż nam się to ładnie zeskanuje i chyba się nam zaraz zeskanuje tutaj pięknie. Nawet nie będziemy musieli. O, super. Rewelacja. Zeskanowało się. Dobra. I tak jak widzicie tutaj, pokazało nam się coś takiego. Więc tak. Po wrzuceniu tych ROMów mamy wybór. Albo idziemy tutaj do głównego pierwszego paska i robimy albo load core, albo load content. Przy load core wybieramy emulator, który chcemy odpalić i potem na przykład ten i potem load content. Wchodzimy na tą ikonkę, wchodzimy na media, wchodzimy na ROMs i odpowiednio proszę. Tylko no, prosi nas o wybranie jeszcze raz tego emulatora. To jest dziwne. To jest dziwne i szczerze powiedziawszy, nie lubię przez to wchodzić. Za dużo klikania, wchodzenia. Dziwny sposób i wydaje mi się, to co jest dostępne, te narzędzia, które są i możliwości, powinny być wykorzystane, a nie jakieś. No i to nam chodzi. Więc nie będę tutaj żadnych gameplay wrzucał. Bez sensu na razie w tej opcji. Ja pokażę wszystko na tej, której ja chcę. Druga opcja tu, w tym pasku, jest bezpośrednio load content. Wchodzimy z powrotem tu, przy ikonie dysku, szukamy media, szukamy ROMs. No oczywiście jakiekolwiek tam chcemy, nie wiem, na przykład NESa i Contre. I wybieramy już tutaj emulator. To jest o tyle fajniejsze i szybsze od poprzedniego sposobu, gdzie tutaj tylko są przyporządkowane emulatory do tego ROMu. I pyk, wrzucamy to i to śmiga. Więc tak, to co teraz powiedziałem, nie sądzę, żebyście się chcieli zawracać tym głowę i nie polecam tego. Ja polecam sposób ten, który teraz pokażę. Pójdziemy po kolei, będziemy Mayma na przykład. Teraz tak, Dragon Spirit. Można zrobić ROM, ale jeżeli się zrobi ROM, ono i tak pokaże, który wybrać emulator do odpalenia tego ROMu. Ja proponowałbym zrobić Set Core Assignation. Tutaj wchodzimy, nie wiem, na przykład wybieramy 2010 i robimy ROM. W tym momencie ten emulator jest spięty z tym ROMem. To już będzie się odpalało na tym emulatorze za każdym razem. Jak wybierzecie ten ROM, on odpali, wybierze ten emulator z listy, który mu wybraliście. Więc o tyle to jest dobre, że no, wchodzimy na tą ikonkę, klikamy jeden przycisk Run i tyle. No jak widzicie, śmiga. No i to wszystko działa. Może być taka sprawa, którą potem pokażę, że te ROMy jednak nie działają płynnie, zacina się muzyka i tak dalej. Ja też wytłumaczę, jak to zrobić. Dobra, żeby nie przynudzać. Tu jest zrobiona sprawa. Powiedzmy Mortal. A też zróbmy 2010. Ważna uwaga. Na niektórych ROMach inne emulatory inaczej działają. Więc to nie jest zasadą, że jeżeli Wam na Dragon Spirit działał MAME 2010, on niekoniecznie Wam zadziała na Mortal Kombat. Więc to taka mała uwaga. Sprawdzajcie sami. O, wszystko. Wszystko chodzi. Sprawdzajcie sami. Czasem będzie tak, że na jednym ROMie ten sam emulator nie będzie aż tak dobrze działał jak drugi. No proszę. Nie mogłem się powstrzymać. Dobra. To działa. Teraz tak. Jak zauważyliście wcześniej, ja wrzuciłem tutaj trzy gry. Był to tak samo Metal Slug.
Ja jakoś, no nie ma go tutaj. Więc to jest znak, że gdzieś jakiś błąd popełniliśmy. W przypadku gier Capcomu, w przypadku gier SNK, czyli Neo Geo, jest wymagany BIOS. BIOS, który musi być wrzucony tam, gdzie są ROMy bodajże. Więc żeby on się tutaj pokazał, Metal Slug, tak jak i tamte. Żeby odpalić Metal Sluga, gdzie go nie ma, wchodzimy w tą pierwszą, w ten pierwszy rząd tutaj i tym drugim sposobem, czyli load content, szukamy tego ROMu, czyli to jest media, ROMs, MAME i tutaj jest Metal Slug. Load archives, powiedzmy 2010. Czyli tak samo jak tamte. No i zobaczymy, czy nam to pójdzie. No i poszło. Proszę bardzo. Śmiga. No i jest wszystko. Już nie chciałem się szukać tego BIOS-u, mam go gdzieś wrzuconego. Jeżeli będziecie mieć problem z ROMami z SNK, z Neo Geo, dawajcie znać, zaraz wszystko wytłumaczymy. Więc to jest main. Potem nie wiem. SNES. Tutaj będzie ciekawa sytuacja. Ja wam pokażę. To jest bodajże czwarty run. To jest bodajże czwarty. On teraz będzie dobrze szedł. Ale sobie tutaj. To się nam odpali dobrze. Dobra. I jak widzicie, podziała. Dobra, teraz tak. Ja wam pokażę, gdy nie zadziała dobrze. Bodajże chyba pierwszy. Podgłosiłem specjalnie, ponieważ. O, tak jak słychać, działa tak, jakby mu się nie chciało. Muzyka zrywa. No, nie da się grać. On cały czas zrywa i jak widzicie, po wybraniu innego emulatora, tak to zaczęło działać. Więc metodą prób i błędów możecie sobie spokojnie sprawdzać. Ja na początku spańkowałem i myślałem, że to jest kwestia pendrive'ów. Kuźwa, wymieniliśmy sparę z Mareckim, aż nam brakło. W końcu zacząłem grzebać dalej. Wyszło tak, a nie inaczej, bo nikt nie miał takich problemów jak ja. Odpaliłem ten czwarty i on działa. Więc tak. Tyle jeśli chodzi o set course. Zawsze sprawdźcie sobie inny, jeżeli coś wam się tam krzaczyło i nie działało. Dobra, może zobaczmy jeszcze Mega Drive'a i wytłumaczę Dreamcast'a, ponieważ tutaj troszeczkę musimy się zatrzymać i porozmawiać sobie o Dreamcast'ie. Kurde, wspomnienia. Lata 90. No, na Mega Drive nie było czegoś takiego jak Final Fight i człowiek podjarany z giełdy wracał z kartridżem z Street of Rage, ponieważ jak widział, jak to puszczone jest u gości z tysiąclecia, no to powiem delikatnie, że mi szczena opadła, zobaczyłem tą gierkę. To się nie nazywało Street of Rage, tylko Bare Knuckles z japońskiego, no ale nieważne. Działa, wszystko chodzi. Wszystko jest ok, to najważniejsze. Dobra, teraz tak. O, dobra, i to kontra jeszcze pójdzie. No, śmiga.
było wiadomo. No. No jest, jest, działa. Dobra. Teraz tak. Już nie będziemy więcej nic sprawdzać. Zobaczymy sobie Dreamcasta. Tak, z Dreamcastem jest mały myk. Tak jak wam tłumaczyłem wcześniej, trzeba BIOS wgrać, żeby to wszystko zadziałało. I ROMy. Kurczę. No miałem małą przeprawę z tymi ROMami, bo na początku pakowałem te CDI, tak jak wam tłumaczyłem, tam w poprzednim wejściu i gdzie wrzucaliśmy ROMy i jakie. Mi zadziałały GDI. Jednak widziałem, że niektórym ludziom normalnie CDI działały. Nie wiem, od czego to zależy. Zauważyłem, że ludzie używali 64-gigowych tych SanDisków, Cruzów. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. W większości ludzie te używają. No my mieliśmy tylko 16. Ja już winiłem te 16 za to, że może, nie wiem, tu jest jakiś wolny transfer i tak dalej, i tak dalej. Koniec końców ogarnąłem sobie to i zadziałało to na tym. Wybrałem inny emulator, wszystko było super, ale no troszeczkę się na tym poskładałem i no nie ukrywam, wkurzało mnie to na maksa. Dreamcast dziwny jest, znaczy przynajmniej dla mnie. Miałem dość dużo problemów, no akurat na moje nieszczęście wybrałem tę konsolę jako pierwszą do ściągania ROMów i sprawdzania, czy to wszystko działa. Ale koniec końców, no to zadziałało, zaraz wam pokażę. Proszę. Wolverine. I oczywiście Venom. No, z Mareckiem zaczynaliśmy tego Capcoma na Dreamcastie z swoich czasów, w latach 90. A 2000. Wszystko chodzi. Wszystko chodzi nawet za dobrze, pięknie. Dobra. Więc to chodzi. Wszystko jest ogarnięte z Dreamcastem. A tak z ciekawości. A. To mi się wcześniej przycinało, ale śmiga. Zobaczyć Virtua Fighter 3 na PlayStation, no to jest ciekawa sytuacja. Dobra. Śmiga. To jest RetroArch. No to jest. Można tu oczywiście odpalić gry z PlayStation, no ale po co, skoro mamy to pierwsze menu i tam jest więcej rzeczy do ogarnięcia. No, RetroArch, no, fajna sprawa, jeśli chodzi o o tą emulację na Playu. Ta konsola się stała po prostu kombajnem emulacyjnym po wgraniu tego Autoblima. Chyla czoła dla tych gości, naprawdę kapitalny sprzęt. Teraz się opłaca to cacko kupić, rzeczywiście dlatego i tylko i wyłącznie dlatego, żeby wziąć to pod pachę, iść do kumpla i pograć sobie. Już widzę, jak ludzie wrzucają tutaj rozdzielacze USB i grają na dwóch. Ciekawa to jest sprawa. Tu jest jeszcze kilka opcji, jeśli chodzi o RetroArcha. Można sobie tutaj powgrywać shadery, czyli Skylines i tak dalej, i tak dalej.
jest bodajże w konfiguracji któryś folder, gdzie jest video i shaders. Wystarczy powgrywać sobie je, znajdziecie sobie je na Google. Zresztą to dość fajnie wygląda tutaj, więc wydaje mi się, że nawet nie trzeba tutaj nic mieszać. Jeżeli będzie z tym problem, zapraszam. Część trzecia możemy ogarnąć głębie RetroArcha. To jest jeśli chodzi o podstawy tutaj. Oraz lagi. Nie widzę, żeby ktoś komuś chciało się grać na Mortal Kombat w SNES-owej wersji lub Mega Drive'owej. Mega Drive'owa jest, ma kropka w kropkę, nie ma laga. SNES-owa ma 4 sekundy laga, to od razu mówię. Wystarczy w latency wejść i ustawić sobie to. Jak ustawimy sobie pauzę pod danym przyciskiem, to co robimy, to wciskamy pauzę, żeby sprawdzić, jaki jest lag, oraz wciskamy na maksa któryś z przycisków, albo od ręki, albo od nogi, chyba że jest jakaś strzelanka, to fire. I wciskamy i wyciskamy pauzę, licząc po kolei, do ilu doliczymy, tyle sekund jest laga. Wystarczy go po prostu wziąć i wpisać tutaj w frame delay. I tyle. Tyle wszystkiego. Jeżeli będziecie mieć z tym problem i coś wam będzie tutaj krzaczyć, nie będziecie mieć rozgrywki tak płynnej, jak chcecie, walcie w komentarzach, wszystko to wytłumaczymy i przejdziemy przez to. Nie widzę sensu, żeby przez to teraz przechodzić, chyba że ktoś będzie miał z tym problem. No to sobie załatwimy. Więc tak, to jest tyle. I zaraz ostatnia część to będzie ekstrasy, które wspomniałem na początku, czyli kilka rzeczy, o których no nie wszyscy wiedzą. Jak wiecie, super, genialnie. Jeżeli nie wiecie, pokażę wam kilka bonusów, kilka rzeczy, które są ukryte w tym autoblimie. Więc zapraszam za chwilkę. Więc tak, witajcie z powrotem. Jesteśmy z powrotem w głównym menu autoblima. To, co chciałem wam pokazać, jest tutaj zaraz po wejściu do autoblima, czyli wciskamy start, wchodzimy do głównego menu. I teraz tak, jeżeli wciśniecie select, pokaże się menu, gdzie wszystkie gry są wrzucone, te w folderze w RetroArchu, w ROMach. Akurat to jest Mortal Kombat Dragon Spirit, ale tu wystarczy wejść w opcji i sobie customize zrobić i tak dalej. Więc tak, to jest to. Jeżeli wciśniecie jeszcze raz select po tym, pokazuje się kolejne menu. Nie wszyscy wiedzą, że jest tu oryginalny Doom, cholera. Ten PC-towy. To nie jest jakaś konwersja, to nie jest jakiś port. To jest oryginalny Doom PC-towy zrobiony przez ID Software. Jak to śmiga. Znaczy, no, nie żebym miał coś przeciwko wszystkim portom na PlayStation, Final Doom. To był jeden z najlepszych, w jaki grałem, szczerze powiedziawszy, na Playu. Na Saturnie on tragicznie chodził, a na Playu no cudownie rewelacja. Ale sam fakt, że to tutaj jest, no genialne. Grałem w to trochę. Zresztą zagramy sobie chwilkę. Zobaczcie sami. Zero. Zero laga, nic. Cudownie nic. To śmiga po mistrzowsku. Zupełnie po mistrzostwu. Dobra. Sprawdziliśmy, że chodzi. Chuj. I to jest to, co chciałem ogólnie omówić i czemu chciałem poświęcić więcej czasu. OpenBore. To jest kapitalny emulator. Jakby tu wytłumaczyć. To jest kapitalny emulator homebrew jakichkolwiek gier, które były stworzone przez fanów, jakieś reedycje, remastery, no nazwijcie to jak chcecie, crossovery. No nie wiem, no tak jak widzicie, tutaj jest Final Fight Special Edition. Damy arcade. Dobra. No zobaczcie sami, kilka tu jest postaci. No dobra, weźmiemy tą pannę. Jest tutaj Final Fight LNS, zrobiony przez Hiszpanów. Na tą gierkę poświęcimy sobie osobny odcinek z Mareckim, bo to jest, ta giera jest mega. To, co tam się dzieje, to jest mistrzostwo świata. No jak widzicie, no kapitalna chodzona nawalanka.
zapraszam, wpiszcie sobie w Google Open Board, wejdźcie na tą stronę i poszukajcie sobie wszystkich tych ROMów. To wszystko jest za free. Wszystkie te gry zrobione przez fanów, no dla fanów zresztą. Nie wiem, tam jest Final Fight i Cadillac Dinozaury, jest tam Capital Commando i Avengers. Jest to bodajże X-Men Children of the Atom i Captain Commando. No, miks tych dwóch gier. Jest bodajże Street Fighter The Movie z Speed Fighterem zmiksowany. No coś genialnego. Ogólnie zero laga, w gra się to super. Na Final Fight LNS są postacie ze Street Fighterów wszystkich. Wszystkie ciosy Ryu, Kena, wszystkich ze Street Fighter Alpha. No wszystko to wchodzi, jak to wygląda, ciosy, kombosy, wszyściutko. Więc na ten odcinek sobie z tym zrobimy osobny i wytłumaczymy wszystko, pokażemy wam gameplay. Ale naprawdę zapraszam, wejdźcie sobie w Google, znajdźcie Open Board i pościągajcie sobie kilka gierek, tak jak wytłumaczyłem, gdzie tutaj ściągać. To jest bardzo proste. No kurczę, na tych właśnie homebrew spędziłem najwięcej. Zobaczcie w ogóle, jak to działa. No coś genialnego. Mało tego, endgame. Wchodzicie w opcję. Aha, to nie ten przycisk. O, start. Wchodzicie w opcję. Video. Gdzie to jest simple? Możecie sobie coś takiego zrobić. Gdzieś tutaj były Skylines i Brightness Gamma. Gdzie to jest? Winner. Proszę bardzo. No troszeczkę. O, są Skyliny. Dobra, powiedzmy, że to. Już jak inaczej gra wygląda. Także na zwykłym monitorze możecie sobie zrobić wygląd automatowy. O proszę, są ciosy ze Street Fighter Alpha. Cody'ego. Dobra. To śmiga. W trakcie gry, to zależy od progresu, jaki będziecie mieli. Tu fajne jest, że odblokowują wam się sekretne postacie. Nie wiem, jakieś drogi, którymi możecie iść. No, kapitalna sprawa. To nie jest tylko jakiś szybki port. Ktoś sobie zrzucił dwie gry w jedno i pozrzucił. Tam jest kupa ekstrasów, kupa rzeczy, których możecie odkryć. To jest jak gra RPG, którą przechodzicie. Gra RPG połączona z chodzoną mordoklepką, więc no, naprawdę polecam. Open Board, kapitalna sprawa, że dodali to tutaj. To, szczerze, ja się więcej z tym bawiłem niż z Mamem i z innymi grami. No, tamte emulatory to już widziałem. To, super. Super sprawa. Więc polecam. Okej, dobra. Jeżeli chodzi o Open Board, tak jak wcześniej wspominałem o tym emulatorze, tutaj, jeżeli wpiszecie sobie Open Board, tak jak tutaj jest na tym folderze w Google, wyskoczy wam strona. Tam szukajcie ROMów do tego emulatora, które... Oj, no jest tego tam trochę. Jeżeli sobie ściągniecie jakikolwiek ROM, taki, który wam się będzie podobać, to co z nim robimy, to jest, wy go ściągniecie w takiej formacie spakowanym, trzeba po prostu go rozpakować. Wchodzimy do środka. To, co was interesuje, to jest to folder PAX. I tu w folderze PAX będzie taki plik, który będzie miał PAK na końcu. To was interesuje, kopiujemy go do. I tu uwaga. Jeżeli otworzycie pendrive,
nasz Sony z Autoblimem. Wchodzimy do Apps, Open Bore, Open Bore kolejny folder. Szukamy folderu PAX, który jest tutaj. I tutaj sobie kopiujemy Final Fight. W tym przypadku ja już go tu mam i zapytało się mnie, czy chcę go zamienić. W waszym przypadku będzie to pusty folder i tam sobie kopiujecie. Jeśli chodzi o Open Bora, tutaj sprawa jest załatwiona. Kopiujecie to w tamto miejsce i tyle. I nic więcej. Nic więcej was nie obchodzi, to będzie śmigać. Kilka problemów miałem, jeśli chodzi o pendrive'y. Jeden mi padł. Przypadek, nie przypadek, nie wiem. Straciłem trochę czasu i dlatego troszeczkę ten materiał długo nam zajął, ponieważ nie byłem w stanie odpowiedzieć na moje problemy, przeszukując YouTube'a i raczej tych problemów nie było nigdzie, więc zacząłem szukać gdzie indziej i natrafiłem, że częściowo był to software, częściowo był to problem tam, gdzie trzeba było te kory zmieniać i tak dalej, i tak dalej. Tak jak powiedziałem, tak jak na materiale jest powiedziane. Ja osobiście RetroArch i OpenBore to są rzeczy, które mi są potrzebne na takiej konsoli. Niespecjalnie mnie obchodzi Autoblim i playowskie gry, które już ograłem gdzieś tam i nostalgicznie do nich przychodzę z powrotem. Bardziej mnie interesuje RetroArch, wszystkie inne niższe konsole oraz OpenBore. Jeżeli będziecie chcieli, jeżeli jesteście zainteresowani, pierwszy raz widzicie OpenBora, zafascynowało was to, nie wiecie dokładnie o co chodzi w tym emulatorze, dlaczego on ma dziwne wersje tych gier. Tak samo, komentarze proszę, ja z przyjemnością ogarnę ten emulator i zrobię kolejny odcinek, jeśli chodzi o OpenBora na Playu lub w innej formie, bo te gierki można odpalić samozwańczo na PC-cie własnym lub na Playu, lub na innych urządzeniach, które są jako tako boksami do emulacji lub konsolami z możliwością taką jak w Playu, gdzie można zarzucić coś z pendrive'a i odpalić na takich webekach, a nie innych. Więc zapraszamy ponownie, trzymajcie się i dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie i czy potrzebujecie odcinka numer 3. Na razie.